pierwsze musimy zmienić swoją mentalność. Mentalność w spoglądaniu na nowoczesność, na nowoczesne technologie, na informatyzację, na innowacyjność. Premier polskiego rządu nad dużymi projektami powinien mieć swój nadzór. To jest tak ważna sprawa. Dla Polski to jest olbrzymi krok do przodu. Takie tradycyjne paliwo w gospodarce już się kończy. Teraz innowacyjność będzie tym kolejnym krokiem. Jeżeli tego nie wykorzystamy, zostaniemy w tyle Europy. Po drugie, moim zdaniem musi być silne przywództwo, jeżeli chodzi o nowoczesność, o nowe technologie, o informatyzację. Sprawa informatyzacji po części leży w Ministerstwie MSWiA i między sprawami Policji a Straży Pożarnej rozstrzyga się informatyzacja kraju. Część tej informatyzacji jest w Ministerstwie Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To musi być w jednym miejscu, musi być to koordynowane przez osoby profesjonalne. I te dwa elementy już pozwolą bardzo mocno przyspieszyć. Jeżeli będę mógł kreować taką politykę, to na pewno to zrobię.